Tak, to ja, Tomek Bagiński. To ja jestem odpowiedzialny za katedrę. Dość długo zastanawialiśmy się razem z twórcami tego filmu, jak przedstawić 3 lata pracy nad katedrą w ciągu pół godziny. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie przejść szybko i dość prosto przez wszystkie etapy pracy, te najważniejsze, i pokazać, jak wiele jest tu tak naprawdę ludzkiej roboty, a jak mało liczenia na komputerze. To mamy taki schemat pracy nad filmem. Pracy nad każdym filmem, ale do filmu animowanego odnosi się to szczególnie. Mianowicie ta przerywana kreska tutaj oddziela nam część planowania od części właściwego tworzenia filmu. W przypadku filmu animowanego, czy komputerowego, czy tradycyjnego, to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia. Bardzo ważne jest planowanie. Bardzo ważne są te 4 pierwsze elementy: scenariusz, storyboard, shooting board i animatic. Jeżeli źle coś zaplanujemy, jeżeli nie przewidzimy jakiejś sytuacji, to prawdopodobnie nie uda nam się skończyć filmu, albo prawdopodobnie wpakujemy się w jakieś ogromne dodatkowe koszty. Nie mamy niestety takiej możliwości jak w filmie tradycyjnym, żeby puścić coś na żywioł, żeby zrobić coś przez przypadek, aby pomogła nam jakaś improwizacja. Nie ma takiej możliwości. Film animowany powstaje latami i trzeba już na początku przewidzieć to, co się będzie robiło za 2-3 lata. To był taki idealny plan, kiedy każdy element przechodzi kolejno do następnego. W rzeczywistości wygląda to troszeczkę inaczej, mniej więcej tak jak tutaj. Nie ma niestety możliwości aż tak dokładnego przewidzenia sytuacji, ponieważ nie jesteśmy prorokami my wszyscy, aby praca szła bez zgrzytu, więc czasem trzeba się cofnąć, nawet o kilka etapów. No ale na szczęście dzięki planowaniu jest to rzadsze niż w innych dziedzinach. Scenariusz. Projekt zaczął się krystalizować na etapie scenariusza. To jest długa historia. Kiedy zastanawiałem się nad pomysłem filmu i odtrącałem kolejne i kolejne swoje własne pomysły, doszedłem do wniosku, że trzeba pójść do profesjonalisty. I napisałem do Jacka Dukaja, który był ówcześnie i zresztą do dzisiaj moim ulubionym autorem polskim, czy nie byłby zainteresowany napisaniem scenariusza do krótkiego filmu animowanego. Byłem przekonany, że mi odmówi. To było nierealne, że będzie chciał się pakować w taki projekt. Ale o dziwo zgodził się, ale po kilku miesiącach dyskusji przesłał mi 400 stron najróżniejszych pomysłów, najróżniejszych opowiadań, historii. Czasem to były tylko zarysy historii, czasem to były 3 zdania, 4, które opowiadały jakiś temat, a czasem były to pełne opowiadania. I z tego bogactwa zaczęliśmy wybierać rzeczy, które mogłyby nadawać się na krótki film animowany. To wybieranie zajęło prawie pół roku. To wybieranie doprowadziło nas do katedry, później w finale, chociaż wcale katedra początkowo nie była tym pomysłem głównym. Jacka spotkałem dopiero pół roku po premierze samego filmu. Do tego czasu używaliśmy tylko maila i nie widzieliśmy się w ogóle, ale ta współpraca była jedną z najmniej kłopotliwych i najprzyjemniejszych części w trakcie tego projektu. Storyboard to taki ciekawy produkt, który przypomina troszeczkę komiks. Są to ułożone jeden po drugim obrazki, które opowiadają nam całą historię wcześniej zapisaną w scenariuszu. Po co to jest? No, dzięki temu jesteśmy w stanie sobie wyobrazić film, a jednocześnie stworzenie storyboardu nie zajmuje zbyt wiele czasu, więc możemy też łatwo wprowadzać zmiany, możemy łatwo wyrzucać całe ujęcia, wkładać całe sekwencje i zajmuje to nam raptem pół godziny czasu. Tego czasu, który później w trakcie prawdziwej pracy będzie nam bardzo, bardzo potrzebny. I im więcej pracy koncepcyjnej wykona się teraz na etapie storyboardu, myśląc nad kadrami, myśląc nad montażem, tym mniej pracy jest później. Storyboard ma jeszcze jedną ważną cechę, mianowicie kiedy już istnieje, bierze się go razem ze scenariuszem, zanosi do producenta i ma się nadzieję, że uda się producenta przekonać, aby wyłożył troszeczkę pieniędzy
albo trochę więcej niż troszeczkę, i włożył trochę tych pieniędzy w projekt. To oczywiście wymaga też odpowiednich umiejętności przekonywania. Trzeba przedstawić producentowi, że nasz projekt właśnie jest najlepszy i warto w niego zainwestować. Ale storyboard bardzo pomaga przy tym. Dlatego też jest taki kolorowy, dlatego też jak najbardziej chciałem akurat w tym wypadku przekazać klimat katedry. Klimat katedry, który tak naprawdę urodził się parę lat później w finalnym filmie. Szkice powstają w trakcie całego trwania projektu i pozwalają nam zaprojektować elementy, zaprojektować postaci, zaprojektować budowlę. Przecież tego nikt czarodziejsko nie wypstryka z palców. To trzeba stworzyć, to trzeba narysować, to trzeba wymyślić. I myślę, że w przypadku takiego projektu jak katedra powstaje kilkaset, być może nawet powyżej 1000 najróżniejszych szkiców w trakcie planowania i później kolejne. Podejrzewam, że kilkaset szkiców, tego się nie liczy, to się wyrzuca, które później pomagają w trakcie pracy. Szkice to właściwie element stały przy pracy, chociaż oczywiście w czasie planowania jest ich najwięcej. Także wtedy robi się zdjęcia, które posłużą jako referencje, jako materiały pomocowe przy modelowaniu. W tym wypadku jest to mój znajomy, filolog klasyczny, Witalis Popow. Jak widać, klasyczne rysy ma na pewno, którego obfotografowałem dość dokładnie. Zresztą także obfotografowałem kilku innych znajomych. I później te fotografie posłużyły mi jako wzór, jako podstawa do modelowania. To troszeczkę przypomina lepienie z gliny, troszeczkę przypomina sklejanie czegoś z tekturowych kartoników. Wszystkie analogie właściwie są kulawe w tym wypadku, ponieważ modelowanie w komputerze z jednej strony przypomina pracę w rzeczywistości, z drugiej strony dość mocno od niej odbiega. No. Przeważnie zaczyna się od takiego kształtu. To jest, jak nie trudno zauważyć, prostopadłościan. Potocznie w komputerach nazywany boksikiem. Ów boksik poddaje się rozmaitym przekształceniom, nad którymi przeważnie ma się całkowitą kontrolę. Przekręca się te elementy, przekręca się te ścianki, tak to się właśnie nazywa, ścianka. I posługując się takim dość uproszczonym modelem, powoli wyciąga się z niego coś bardziej skomplikowanego. Żeby zbudować coś konkretnego, trzeba spędzić przeważnie trochę więcej czasu. Tydzień, dwa. A jak takie coś konkretnego może wyglądać? A, proszę bardzo. Już pokazuję. Jeżeli spędzi się troszeczkę więcej czasu, jeżeli ma się odpowiednie referencje, w tym wypadku były to fotografie mojej narzeczonej, można stworzyć coś takiego. I to jest wszystko stworzone tą samą techniką, którą przed chwilą pokazałem. Praca, taka podstawowa praca nad tym wyglądała identycznie. Nie ma żadnej różnicy. Tyle tylko, że oczywiście zajęło to trochę więcej czasu, tyle tylko, że trzeba było to najpierw naszkicować, trzeba było wykonać zdjęcie, trzeba było później pracowicie wyrzeźbić to z tych malutkich kawałeczków, później ustawić w scenie. To się wydaje skomplikowane, ale tak naprawdę, jeżeli troszeczkę się przy tym siedzi, to dość szybko człowiek zaczyna się orientować. Na przykład, co to jest, o te kształty. To są lampy, wirtualne światła, które nam oświetlają ten model. Także tam. To coś, to nie trudno się domyślić. To jest kamera, którą będziemy filmować scenę. Teraz widzimy obraz właśnie okiem kamery. Ale, jak nie trudno zauważyć, nie wygląda to teraz tak, jak to wygląda finalnie na filmie. To jest dopiero jakaś 1/3 drogi. Żeby zobaczyć tą scenę, zobaczyć ją z właściwymi cieniami, zobaczyć ją tak, jak ona wygląda, wyglądałaby fizycznie, gdyby rzeczywiście była wylepiona z gliny lub z kamienia, trzeba dokonać renderingu. Rendering to takie magiczne słowo, ale tak naprawdę z grubsza można to porównać do robienia zdjęcia tej scenie. Komputer tylko załatwia za nas to, co w rzeczywistości załatwia fizyka.
oblicza odbicia światła, oblicza cienie, oblicza kolor powierzchni, tych wszystkich powierzchni, które wyrzeźbiliśmy. To jest proces wciąż dość czasochłonny i na dość szybkich komputerach zajmuje czasem kilka godzin. W przypadku katedry każdorazowo chciałem zejść jak najniżej, jeżeli chodzi o czasochłonność procesu, ponieważ musiałem brać pod uwagę to, że będę miał kilka tysięcy klatek do przeliczenia. I nagle okazuje się, że kilka sekund dłużej na klatce oznacza kilka tygodni dłużej w całym filmie. Teksturowanie jest to pokrywanie tych modeli, które przed chwilą robiliśmy, rysunkami, co daje nam dodatkową fakturę, daje nam dodatkowy klimat i daje nam też większą szansę zrobienia ładnego obrazka. Tekstury mogą być rozmaite, najróżniejsze. To jest akurat fragment gałęzi katedry. Tekstury są dość mocno powiązane z modelowaniem. Właściwie to jest taki element grafiki 3D, to jest to nadawanie faktury, nadawanie koloru modelom. Bardzo też pomaga później w oświetlaniu tych modeli, ponieważ ciągle algorytmy oświetleniowe nie są idealne i czasem trzeba udać jakiś cień, musi być domalowany, jakiś drobna nierówność też nie może wyjść z samego ułożenia światła, też czasem trzeba ją domalować, narysować. Skoro już jesteśmy przy domalówkach i teksturach, trzeba powiedzieć, że proces malowania animacji nie kończy się w momencie teksturowania, nie kończy się tuż po renderingu, po tym magicznym zrobieniu zdjęcia naszemu obrazowi. Czasem to zdjęcie nie wygląda zbyt dobrze i wymaga trochę pracy. To jest dość dobry przykład takiego czegoś. Na tym obrazku mamy to, co dostaliśmy, to, co dostałem z programu. Pewnie mogłoby to wyglądać lepiej, gdybym włożył w to dużo więcej pracy, ale doszedłem do wniosku, że łatwiej będzie, szybciej, wszystkie brakujące detale domalować zwyczajnie, nie modelować ich i efekt będzie nie tylko szybciej uzyskany, ale też lepszy. Tak wygląda finalnie ten obrazek. Wszystko poza tym tutaj budynkiem, a i to nie w całości, zostało tutaj domalowane. W pewnym sensie to rendering jest tu dodatkiem, a nie kreski. Jak się to robi fizycznie? Otóż jest taki gadżet nazywany tabletem. Bardzo przydatny zresztą, który przenosi ruchy ręki z tej właśnie deseczki tutaj na monitor. I tak naprawdę jest to zwyczajne rysowanie. Tak naprawdę niewiele się to różni od używania pędzla, niewiele się to różni od używania pióra, ołówka i kartki papieru. Każda nasza kreska zostaje przeniesiona na ekran. Mamy do dyspozycji różne narzędzia, mamy do dyspozycji palety. Możemy wybierać takie kolory, jakie nam się zamarzy. Domalowy powstało w filmie kilkadziesiąt, wydaje mi się. Jeżeli jest 110 ujęć, prawie każde ujęcie było mniej lub bardziej malowane. Dzięki temu film stracił troszeczkę takiej suchości, stracił syntetyczności i stał się trochę bardziej artystyczny, trochę bardziej efektowny, moim zdaniem. Szczególnie, że nie zwracałem uwagi na to, żeby bardzo chować ruchy pędzla. Często widać kreski, często widać plamy, które powstawały. Nie jest to malowanie fotorealistyczne, ale też o to mi chodziło w tym projekcie. Domalówki też mi się przydały w takich ujęciach, takich dość bardzo skomplikowanych, których normalnie nie dałoby się wymodelować przy obecnym stanie urządzeń, albo zajęłoby to jakieś długie miesiące. Tak wyglądał oryginalny model, jak widać dość suchy, jak widać dość prymitywny, przypominający trochę model z gry komputerowej. A tak wyglądał model pomalowany. Wszystkie te drobne detale, wszystkie te minimalne żyłki, wszystkie te żeberka zostały po prostu domalowane na płaskim rysunku, ponieważ w tym akurat ujęciu kamera też nie ruszała się zbytnio, ruszała się tam niewiele, więc
widz nie zauważyłby różnicy. Czasem domalowywane były nie detale, ale oświetlenie, tak jak w tym wypadku, kiedy nie opłacało się go liczyć. Kompozycja. Jeżeli miałbym szukać analogii do kompozycji, to przypomina ona troszeczkę pracę w ciemni nad materiałem filmowym, kiedy nic nie dorysowujemy, kiedy nic tak naprawdę nie retuszujemy, ale korzystając z odpowiednich odczynników, korzystając z odpowiedniej obróbki samego materiału, ewentualnie mieszając ten materiał z innymi zdjęciami, możemy ten materiał wzbogacić, możemy nadać mu więcej charakteru, więcej nastroju. Zaczyna wyglądać lepiej. O animacji postaci w tym filmie, ja myślę, że zresztą w każdym innym, można opowiadać całe legendy i całe historie, ponieważ jest to proces zajmujący najwięcej czasu. I rzeczywiście, na przykład w przypadku katedry, dość kłopotliwy był to proces na początku. Jak to wygląda tak naprawdę? No, w pewnym sensie bardzo przypomina animację w tradycyjnym filmie, a więc mamy figurkę, mamy postać, która ma w środek włożony jakiś tam rodzaj szkieletu. W przypadku normalnego filmu kukiełkowego jest to szkielet zrobiony z drucików czy z jakichś innych łatwo gnących się elementów. Tutaj na szczęście nie ogranicza nas fizyka, więc wszystkie takie elementy są jakby umowne. I ów szkielet pracowicie, klatka po klatce, przesuwany. Jest taka rola w filmie animowanym, in-betweener, nie ma chyba odpowiednika w polskim języku tej roli. Jest to człowiek, który wypełnia klatki animacji między klatkami kluczowymi. Ten główny animator wykonuje postać co 5-6 klatek, a mamy, pamiętajmy, 24 klatki na sekundę, a in-betweener wykonuje pozy postaci między tymi klatkami, które narysował główny animator. I komputer w pewnym sensie zastępuje nam tego in-betweenera, załatwia nam tą mechaniczną robotę upłynniania animacji. W tym sensie jest to prostsze niż animacja tradycyjna. Ale jednocześnie animacja komputerowa jest trudniejsza z tego względu, że stawia dużo wyższe wymagania animatorowi. W animacji tradycyjnej wiele rzeczy można odpuścić i na wiele rzeczy przymyka się oko. W animacji komputerowej nie mamy takiej wolności, skoro mamy łatwiejsze narzędzie, więc musimy bardziej przyłożyć się do jego obsługi. I tworzy się, tak jak w tym wypadku, dziesiątki dubli. Nazwę to dublami, ale to nie do końca jest prawdziwa nazwa. Kiedy postać wykonuje te same ruchy, zniechęcając animatora w którymś momencie, bo nie chce grać właściwie, a można mieć pretensje tylko do siebie samego, ponieważ wszystkie te ruchy są wcześniej zrobione ręcznie, przeniesione za pomocą myszki na ekran komputera. Dubli się robi dziesiątki przy takim filmie. Codziennie ma się tego samego bohatera, który musi odegrać ciągle te same sceny, które to cyzeluje się w coraz drobniejszych kawałkach. Oczywiście nie da się tego idealnie dopracować. I w którymś momencie przestaje się lubić tego bohatera. To w sumie nieuniknione, bo on uparcie nie słucha tego, czego my chcemy, co do niego mówimy. Poza tym, no, wyobraźcie sobie, przebywać w jednym miejscu przez 2 lata z jednym facetem, to nie jest najmądrzejsza i najprzyjemniejsza rzecz. Także najwięcej frajdy sprawiła mi ta ostatnia scena, która zresztą powstawała pod koniec produkcji filmu, kiedy miałem okazję bohatera uśmiercić. Katedra to jest trochę ponad 3000 godzin mojej pracy. Jest to trochę, ale też nie można zapominać, że też jest to 4500 godzin renderowania i przeliczania tego na komputerach. Przeważnie było to robione w nocy, kiedy nikt tych komputerów nie używał i komputery stały, nic nie licząc, w firmie Platt-Imash. Trzeba je było czymś zająć. To było jakieś 15 komputerów najróżniejszej mocy, od słabiutkich 300 MHz starych maszyn, po troszeczkę nowsze komputery, które miały powyżej 1 GHz. Nie zapominajmy, że film był zamykany pod koniec kwietnia i wtedy bodajże najsilniejszą maszyną, jaka była w firmie, był komputer o mocy 2 GHz. Cóż, praca nad filmem zajęła 3 lata. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę wyjaśniłem, dlaczego tak długo. Jeżeli ktoś jeszcze jest ciekaw na
płycie dodatkowo znajduje się sporo materiałów, które można już samemu przejrzeć na spokojnie. Kiedy ten film kończyłem, byłem już bardzo, bardzo nim zmęczony i trudno mi było w nim widzieć coś naprawdę ciekawego, coś naprawdę ładnego, ponieważ widziałem w nim właściwie same błędy. Zdziwiła mnie dość mocno informacja o tym, że najpierw wygrał Seagraph, a później kolejne informacje, kiedy to film wygrywał kolejne konkursy, kiedy w końcu dostał się do Oscarów. Widać, innym ludziom film bardzo się spodobał. Widać, te 3 lata, które nad nim spędziłem, okazały się czegoś warte, co po głębszym zastanowieniu bardzo mnie cieszy. Ale wracajmy do pracy.